ta choroba powoduje, że ja się wywalam. To jest choroba genetyczna. No i od tamtej pory borykamy się z tym już trochę. Choroba postępuje. Najpierw było chodzenie na palcach. W tej chwili już strasznie wzrok mu poleciał. Ta choroba jest taka, że dziś będzie rewelacyjnie wszystko ze mną rozmawiał i będzie wszystko okej, okay. Na przykład jutro może wstać i w ogóle nie mówić, albo w ogóle nie wstać. Tutaj zbieramy nakrętki dla Bartka, który jest chory. Zbieramy nakrętki z różnych szkół, firm oraz osoby prywatne mogą nakrętki tutaj dać. Mhm. A jak długo akcja trwała? Ile czasu zbieraliście? Rok. Akcja zbierania nakrętek dla Bartusia. Tak. Jak długo trwa? Akcja charytatywna pod tytułem Nakrętki dla Bartka. Zainicjowaliśmy ją wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1 września. Jest to dzisiaj finał tej akcji. Oczywiście ona jest krótka, ale nasze zadanie to wsparcie działań stałych, które realizowane są przez zespół przedszkolno-szkolny w Pietrzwałdzie i działający tam klub 8. To jest ciągła pomoc potrzebna na rehabilitację Bartka. My zdajemy sobie sprawę, że nasza akcja jest krótka, ale ona jednocześnie ma dla wielu pokazać potrzeby Bartka i poszukać też stałe osoby, które będą go wspierały na dłużej. Nie tylko mieszkańcy tej miejscowości, gminy, ale szerzej, bo na pewno takie osoby, tacy darczyńcy znajdą się i to jest też cel naszej akcji. Są sołectwa, Marwałt na Prom, są Mortęgi, które nie są związane z naszą tu gminą i powiatem. Są osoby prywatne, są osoby tak jak z Itzbarka, gdzie pani Agnieszka Wyciechowska od wielu, wielu przyjaciół, znajomych z Itzbarka zebrała i gdzieś są przywiezione. No i oczywiście są nasze szkolne działania. Zaprosiliśmy na dzisiejszą inaugurację wolontariatu w powiecie ostródzkim 25 szkół, czyli wszystkie szkoły prowadzone przez miasto Ostróda, gminę Ostróda i powiat ostródzki z ośrodkami włącznie i każdy przywiózł, tak? Nie jest to już tak istotne, żeby odliczyć co do grama, co do litra, ale żeby powiedzieć właśnie, że jest akcja duża, masowa i osoby prywatne dzwoniły, od których odbieraliśmy korki, czy pan z ulicy Sienkiewicza, czy ktoś jeszcze. Więc to mobilizuje osoby też właśnie, które no, są mieszkańcami z naszego terenu, miasta i powiatu ostródzkiego. No, jeden taki worek to jest 100 kilo. 100 litrów. 100 litrów. Mm-hmm. Okej. Okay. To w sumie wszystkich razem próbowaliście tak chociaż oszacować, ile ich jest? Tam na kartach mamy zapisane liczby mniej więcej, ile jest litrów, ale to jeszcze później zajmiemy się liczeniem. Mm-hmm. I co się dalej stanie z tymi nakrętkami? Zostaną przekazane, a później przetopione na plastik, a pieniądze, które zbierzemy, zostaną przekazane dla Bartka. Cieszę się, że mogę komuś pomóc.